I tak, więc na pewno będzie trudniejsze niż z innymi rywalami, bo tak jak zaznaczyłaś, już przegraliśmy z nimi jako jedyna drużyna, która nas pokonała dwa razy w tym sezonie. Więc to nie będzie łatwe, ale z drugiej strony jest ta chęć rewanżu i pokazania, kto jest lepszy tak naprawdę na przestrzeni całego sezonu. Powiem ci szczerze, że tego pierwszego meczu jakoś tam nie pamiętam dobrze. Wiem, że przegraliśmy 3-2. To był początek sezonu, nie wiem, czwarta kolejka. Jeszcze myślę, że nam trochę zgrania brakowało. Falowaliśmy w różnych elementach. A tiebreak wiadomo, że gdzieś pisze się swoimi prawami i każdy może tak naprawdę w tym tiebreaku wygrać, a drugi mecz tak naprawdę bez historii, bo wiedzieliśmy, w jakim momencie jesteśmy. Jechaliśmy chyba z Ankary do Berlina, z Berlina do Olsztyna. Bardzo długa podróż i na pewno to zmęczenie dało nam w kość, a zespół z Olsztyna w tamtym momencie bardzo dobrze wyglądał. To jest zespół bardzo dobrze zbilansowany na każdej pozycji. Mają dobrych zawodników i na pewno zagrywka jest ich bardzo mocnym elementem i tu będziemy starać się gdzieś ten serwis od nich przytrzymać i uciekać z niego jak najszybciej.